słonecznymi promieniami, ciepłymi klimatami. Witam was, kochani, wraz z moimi słuchawkami. A oczywiście witam was jako Lukas Monato i zapraszam do Q&A 4 odcinka, bodajże 17. A więc bez przedłużania zabieram się za wasze pytania. Łukasz, lubisz gulasz? Kiedy jest nie ten gulasz? Może jadłem, ale już mogę nie pamiętać, więc może kiedyś lubiłem, ale teraz nie miałem okazji jeść. Ile masz kanałów w telewizorze? Cóż, oceniam od tego, że telewizorów nie mam jednego, ale są w domu trzy. Rzadko od razu mówisz, że oglądam, więc nie wiem dokładnie, ile każdy ma kanałów. Czy asystent Google ci pomógł? Cóż, ciekawe, w czym miałby mi pomóc. No jakoś na razie do tej pory nie miałem jakiejś z jego strony jakiejś pomocy. Oglądałeś Tabalugę? Może z kilka lat temu, jak to leciało, gdzieś się zdarzało. 52 lat temu na Cartoon Network Beyblade leciał? 52 lat temu to nawet chyba Cartoon Network jeszcze nie było. Nie mówiąc już o Beyblade'u. Czy Beyblade'zie. Czy w czasach, jak na Cartoon Network leciało Beyblade i nazywało je 10 lat? Byłeś blisko, jeżeli chodzi o wiek. Dokładnie to może był rok 2012, 13. 12-13 lat może wtedy miewałem. Headshot? To chyba to nie pasuje z headshotem. No bardziej tak jak w grze ustrzelisz kogoś w łeb, to możesz powiedzieć. Headshot. Co sądzisz o ryzyku? Ryzyku. Nie obiło mi się o uszy ani takie imię, ani jakieś taka nazwa. Nie wiem co sądzić, no bo nie obiło mi się to uszy, nawet nie wiem co to jest. Czy kto to? Kto ci tam zagląda? O, nieważne. Nie ma, na razie teraz nikt mi nie zagląda, ale w sumie to nie jest ważne. Tyfus, Romek i Atomek. Ciekawe imiona, nie wiem kogo mogą dotyczyć, więc może idę dalej. Czyli jesteś masny. Skoro wiem, że to znaczy jakiś dobry, fajny, to teoretycznie niby tak. Tato, korniki wtrążoliły nam składzik? Nie, na szczęście nic mi się te korniki nie wtrążoliły. Na jaja mojej matki. Ktoś tu widać nie jest zbyt dobry z biologii. Przecież kobiety nie mają tak zwanych jaj, no. Chyba na biologii powinni tego uczyć. Koty liżą masło? Pierwszy raz się z takim czymś spotykam. Nie no, nigdy nie wiedziałem, że kot lizał masło. Jedziemy na wycieczkę do więzienia. Nie, do więzienia mi się nie śpieszy, żeby je zwiedzać, tym bardziej nawet. Nie lubisz Bibera? Czy ja coś powiedziałem, że nie lubię? Nie wyraziłem się jakoś, czy lubię, czy nie lubię. No po teraz, no, nie słucham go i tyle, więc nie wiem, czy go lubię, czy nie. Ale ty, Lukasu, zmyślasz. Patrzyłem na moje pytanie, to ze swojego wieku nie było tam żadnych lajk, więc czemu kłamiesz? Więc o ci chodziło o lajki pod pytanie. Myślałem, że chodzi o lajki ogólnie pod filmem. Ale jak chodziło o to, no to dobra. Może i tam nie było, jakaś tam uwagi już nie zwracałem teraz. Brawo, kurwa, Korwin zespół zgadywankę. Pan hasto Lukaso, jak masz na imię? A ja bym się nie zgodził, że jednak bym się bardziej zgodził z nim. Dlaczego? Zaraz ci, może odświeżę pamięć, kolego. Przecież tu Lukaso ma chyba 6 liter, a tam było 7 płotków. Więc nie jest to możliwe, żeby 6-literowy wyraz był rozwiązaniem do 7-literowego. Przecież to nie ma sensu większego. Dlaczego, kur... Dlaczego? Dlaczego YouTube promuje takie gówno jak Freeze? Freeze... Nie wiem, czy to jakiś YouTuber, czy to jakieś... Nie wiem, co to strasznie... Samym językiem nie wiem, czy to jest jakieś takie złe? Nie wiem. No właśnie, co znaczy kozi pitos? Rzucasz mi jakieś pierwsze, lepsze słowo, nie wiem, jakiś neologizm, czy co to? Bo pierwszy raz coś takiego słyszę. Czemu pomijasz pytania? Pod Q&A 15 było jeszcze parę, sam widziałem. Pewnie były, ale się pojawiły, gdy już mój... ten Q&A się prawie już pojawił na YouTube. No niestety sam widziałem, że jak się... No, już miałem kilka minut, żeby się opublikował, to ktoś nagle zaczął pisać pytania. A co ja miałem już zrobić wtedy? Co, myślicie, że to, no, chciało mi się, żebym... dogrywać to jeszcze, jak już miał wszystko zmontowane, złączone, wszystko ładnie, już się prawie wrzuciło, a tu nagle pytania, trudno. Czasami tak się zdarzy, no wybaczcie, ale
Nie będę specjalnie dla tych kilku pytań przerywał przesyłania, dogrywał jeszcze, domontowywał i więcej czasu stracił. No sorki. Ile rogów ma krogulec? W sumie nigdy na oczy krogulca nie widziałem, więc nie wiem, czy ma jakieś rogi. Włożyłeś kiedyś palca w pupę? No normalnie, pytanie pierwsza klasa. Pozdrowisz Podlasie? Co, masz coś do Podlasia od razu? Cóż, mogę pozdrowić Podlasie, chociaż... Nie no, nic do niego nie mam. Czy wyglądam grubo? A skąd mam wyjeść? No po co mam? Po twarzy coś mam wywnioskować? Nie wiem, czy wyglądasz grubo. Sam też nie jestem jakimś chudzielcem, ale da się żyć. Umiesz to rozwiązać. Aha, dwie kukurydzy, to się mają 30. Dwie pary wisienek 20, dwa jabłuszka 8. Aha, aha, po prostu zagadka logiczna, myślę, że jej podołasz. Myślę, że podołałem. Jak 30 suma, to jedna będzie miała 15, jedna wisienka 10, a jabłuszko 4. Tu postawimy to 15, ale ją na końcu się zajmiemy, do nawiasu idziemy. Tu 10 przez 2 to 5, razy 4, 20. Dobrze, 20. I tu było 15, czyli 20 plus 15, to wyszłoby 35 ostatecznie. Chciałbyś kiedyś popełnić jakąś zbrodnię? Jeśli tak, to co to by było? Żartujesz? Nie wiem, po co miał coś takiego? No, do głowy mi wpaść. Zbrodnia? Na pewno nie. Jakim superbohaterem chciałbyś zostać? Dobre pytanie. Się nigdy na tym aż tak nie zastanawiałem. Na razie nie wiem jeszcze. No, nigdy się na tym aż tak nie zastanawiałem zbytnio. Lubisz muzykę DJ-a Palasajda? Cóż, po pierwsze nawet takiego DJ-a nie znam, więc po drugie nie wiem, czy mam lubić jego muzykę, czy nie. Czy kiedyś sobie Q&A umrze? Cóż, może umrzeć, jeżeli ja nagle gdzieś zniknę, albo coś się stanie z moim kanałem, to wtedy może umrzeć. Jak wykombinować, żeby coś wykombinować? Cóż, trzeba nagle dodać chyba jakiegoś olśnienia, jakiegoś... No, czegoś... O! To może być to. Tego typu. Co to jest kozi pitos? No nie wiem, co to jest, już ktoś o to pytał, a to jest jakieś dla mnie nowe słowo, którego nigdy nie słyszałem. Lubisz duże namioty? Cóż, nigdy nie spałem w namiocie ani nic. Więc... Nie wiem, czy tak duże... Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Co tu dalej mamy? Polecisz jakąś dobrą grę o Hitlerze? Cóż, nie gram takie typu gry, gdzie jakiś Hitler występuje, więc nie wiem jakie o nim mogą być gry. Poza tym nie znam przecież też wszystkich gier na całym świecie, jakie powstały, więc... Sorry, ale ja nie polecę. Nie wiem czego. Jestem botem? Nie wiem, czy jesteś botem. Co sądzisz o Science Fun? Edukuje? Science Fun, no bardziej myślałem, że chodzi o jakieś science fiction, ale sci-fun? Nie wiem, pierwszy raz z takim czymś słyszę. Nie wiem. Co mówi twoje ciało? Cóż, no nic nie mówi, nie wiem, co miałoby mówić. Czy brałeś kiedykolwiek w życiu o pieniążki? Nie, nigdzie się raczej nie bawiłem żadnego żebraka. Czemu mała świnka zrobiła chatę z siana zamiast z hajsu? No bo tak wyślij w bajce, że najmniejsza świnka zbudowała domek, czy nawet nie z siana, ale ze słomy. Zresztą siano byłoby zielona, a słoma przecież żółta, taka złotawa, więc to było ze słomy, nie z siana. A hajs, po prostu taki był scenariusz, zamysł bajki i już. Ja śpię na pieniądzach, ty śpisz na pieniądzach, ona śpi na pieniądzach. Nie, ja akurat nie śpię na pieniądzach, ale ciekawe, że próbowałeś odmieniać tutaj przez cały czasownik. Nie podoba mi się twoje zachowanie. Och. Mało komu się niekiedy podoba moje zachowanie. Czy wiem, czy mało komu? No, każdy po prostu czasami się musi do mnie przyczepić, nie jest bez powodu. Czy ja dostałem pierdolca? Nie wiem, czy dostałeś. Nie wiem, po czym mam to wnioskować. Co jest doch? Nie, no po prostu. Powinienem w tej chwili teraz tu kliknąć. Albo zgłosić, albo usunąć. Tak, powinienem wyciągnąć konsekwencje. Nie cierpię, jeżeli jest w pytaniu wulgarne słowo, po prostu już o tym mówiłem.
Powinienem to teraz zrobić. Ale nie chcę im się szczerze, bo zaraz będzie jakieś protesty, co to ma znaczyć? Jestem bogiem twoich pytań? No, zaraz możesz być no! Nie wiem czym dokładnie. Może pod dupkiem od moich pytań. Tak się trochę wyrażę niestosownie moim zdaniem. Za to poprzednie pytanie z wulgaryzmem. Ile jest gwiazd na niebie? Cóż, no nie mam pojęcia, jest ich na pewno cała masa. Miliony, miliardy, nie wiem dokładnie ile, no. Ciężko byłoby zliczyć wszystkie gwiazdy, przecież miliony czy miliardy ich występuje w galaktyce. Cóż, kochani, to by było w sumie na tyle z mojej strony. Oczywiście będę oczekiwał na kolejne pytania. Wierzę, że nie pojawią się żadne nieodpowiednie słowa, bo naprawdę myślę, że powinienem następnego raz tak robić. Że jak się pojawi jakieś pytanie, które by zawołało sobie jakiś wulgaryzm, jakiś niestosowny będzie, że nawet podczas Q&A dokonam jego usunięcia. Dbaję to przestrogą, żeby te pytania były w miarę trochę kulturalne, że tak powiem. Żeby to nie było, że ktoś mi zarzuci, że ja toleruję coś takiego, albo jeszcze namawiam, ktoś pomyślałby sobie. A mi o to nie chodzi. Chcę, żeby to było Q&A, odpowiadanie na pytania, ale żeby te pytania nie były jakieś nie wiadomo jakie. Dlatego o to proszę was bardzo, żeby nie było żadnych wulgarnych słów, żadnych niecenzuralnych, ani żadnych tych pytań takich dziwacznych moim zdaniem czasami. Żeby to były takie w miarę porządne pytania. Naprawdę. Tak by, jak tak zrobić, to naprawdę mnie uszczęśliwicie. A ja się myślę, że będę z wami już żegnał i zaproszę was do kolejnego Q&A, który może się pojawi jeszcze w tym tygodniu. Myślę, że powinien. A zatem żegnam się z wami, trzymajcie się, siemaneczko.